strony Enrux, a to jest kolejny odcinek z MTA San Andreas. DayZim, tym razem gramy sobie na fragujemy.com, czyli polskim serwerze, polskim serwerze, jednym z lepszych serwerów ogólnie. No, jest tu wiele nowych rzeczy, no to nie już, to nie będzie jednak The Walking Dead DayZ, ponieważ nudno tam jest, tam się nic nie dzieje, znaczy dzieje się dużo, ale mi chodzi o to, że po prostu nie ma w ogóle itemków, nudno jest, jeżeli chodzi, po prostu no idziesz sobie i każdy się zabija, nawet jak nie masz rzeczy, musisz od nowa wszystko zbierać i tak dalej, a tutaj przynajmniej są Polacy, można się popytać coś, można może jakiś klan stworzyć czy coś takiego i jest ogólnie fajnie. Na tym serwie kilka nowych rzeczy, więc jest ogólnie fajnie. Można grać, namioty, bazy porobić, cokolwiek. Dobra, bierzmy sobie Soda Bottle, więc widzicie u mnie teraz dużo odcinków. Będzie właśnie z MTA San Andreas. To jest spowodowane tym, że obiecałem wam właśnie we wczorajszym odcinku, że ta seria wróci w pełni. Nowej jakby odsłonie, w pełni takiej profesjonalnej już, że będę po prostu cały czas grał i bez przerwy będę nagrywał, nie będę, może jakieś 2-3 dni będą przerwy, ale zawsze będę te MTA nagrywał. Tak więc lećmy sobie tutaj na lotnisko opuszczone, może jakiś loot zdobędziemy na areę, nie wiem czy się kierować, ale może właśnie pójdziemy sobie na opuszczone lotnisko. Odcinek przewiduję tak na 30 minut, tak w ogóle dziękuję wam, że tak szybko dobijacie subskrypcje, wyświetlenia, łapki w górę też poszły do góry i poszły do góry bardzo minuty, w których mnie oglądacie, bo ostatnio było naprawdę malutko, teraz jest jeszcze więcej, o kilka do przodu poszło. Na fanpage'u też nie, jest bardzo fajnie, tak by the way, może nie dzieje się tak dużo, znaczy nie działo się tak dużo ostatnio, ale powiem wam, że nie jest źle. Zobaczymy z czasem, jak ten fanpage się ogarnie. Mamy tutaj już baretę, którą możemy normalnie założyć i mamy już przynajmniej po prostu jakąś broń, którą będziemy mogli zabić jakiegokolwiek przeciwnika. Choć z moją celnością ostatnio nie jest za dobrze, bo bardzo długo nie grałem w MTA. No, można powiedzieć, że kilka miesięcy i zebrałem się tak na szybko do tej serii. Mam nadzieję, że tu gdzieś snajpera dobrego nie ma. Bo będzie jeden strzał i jest po mnie. O, mamy, widzę Winchestera. Chyba tak, oj. Coś słyszałem chyba. Hej, może coś było, ale nie wiem dokładnie. FPS-u po 60 widzę, ładnie nawet jest. Założę sobie słuchawki, będzie więcej słychać ogólnie. Tak więc jak już mówiłem, wszystko ładnie, pięknie, powracamy do nagrywania. MTA San Andreas, pierwszy odcinek nawet fajnie się przyjął. Znaczy to już jest drugi, teraz będzie dzisiaj trzeci. W ten sam dzień nagrywam, kiedy to właśnie dodam. Widzę, że FPS-y nieco lekko spadają przy większym takim tym, ale co tam, nie jest źle, FPS-ów nie jest mało. Zaraz pójdziemy, a w sumie już pójdziemy, albo nie, jeszcze tutaj na tyły pójdziemy, zobaczymy. Pamiętam, camouflage, a survivor. Tutaj na jednym z serwerów było wejście takie fajne do arei, ale jak widzę, o, tam jest jakiś ten samolot. Okej, tutaj nic nie ma, to jest po prostu taki hangar, żeby był, tak? Okej. Czyli tutaj nic nie ma, najwidoczniej w świecie, albo ktoś już wylutował i tu był. 33 graczy. Okej. Dobra, widzę, że bazę ktoś tutaj postawił nieźle. No fajnie w sumie tak postawiona baza, tak w środku, tutaj na drodze. Pójdźmy sobie tutaj do tej bogatszej dzielnicy właśnie tutaj. Miałem z chłopakiem już nagrywać, ale nie umieliśmy się zgadać wczoraj, znaczy no. Nie widziałem, żeby był na tym, na Facebooku, no i nie potrafiłem się z nim zgadać. No i jeszcze dzisiaj sam to nagrywam. Ale miejmy nadzieję, że już następne odcinki będą z chłopakiem bądź też z Dave'o. Z Dave'o mieliśmy. O, to jest fajnie otoczone tak. Tak jest, z Davo. To jest area?
O, fucker. Nie, to nie jest area, co wy? To jest tak fajnie otoczone tutaj. Nie, no to kurde, jakim cudem to mogłoby być area? Może... Jak to jest otoczone... Nie, to nie jest kurde area. Nie wiem, co to w ogóle tutaj drewno tak leży sobie. A pójdźmy sobie tu, zobaczymy, czemu to tak ten jest. To jak area dokładnie wygląda. Może to jest dokładnie area, czy nie? Nie no, co ty, takich budynków raczej nie było przy arei, ale to jest jakaś większa baza. Tu jest jakaś baza wojskowa, coś podejrzewam, że zginiemy. Zginiemy w tym odcinku. Okej. Dobra, wchodzimy. Ja coś tu czuję, że zginę. Zginę bardzo szybko. To jest jakaś opuszczona baza wojskowa. Ten odcinek będzie pewnie miał ten AK-47, ale jakbym plecak miał, to bym wziął. Ten odcinek ogólnie się będzie nazywał jakoś o Army Clothing, ale będzie fajnie. Ale ładnie wyglądamy. Screena mogę zrobić jak mam. F10 chyba był screen, ale nie wiem dokładnie. Mam nadzieję, że nic nie wyłączyłem tutaj. Okej. Czy ja dostałem czasami, czy nie? Aha, to taka burza jakby, tak? Okej. Myślałem, że coś mi się spierdzieliło. Anyway. Ten odcinek będzie miał właśnie taką nazwę. Opuszczone lotnisko, opuszczona baza wojskowa czy coś takiego. Jak widzę, tutaj bez amunicji jest wszystko, a no nie mam plecaka niestety. Jak na razie jeszcze nie zginęliśmy, z czego jesteś zdziwiony bardzo. Bo ja już powinienem dawno pewnie zginąć, ale to wiadomo. Okej, no nie ma żadnych niestety, tutaj same barety, same bronie. Bez jakichkolwiek plecaków czy coś, a przydał mi... Oj, o wilku mowa. A wilk się zjawia. Patrol pack 24 chyba pojemności, o ile się nie my... Nie, to nie ten, 16, chyba zmniejszyli mu pojemność, bo jeżeli dobrze pamiętam, to patrol pack miał 24, ale może to po prostu na innych serwerach taką pojemność miał. No ładnie ten wyglądamy, ale bez, jak na razie... Ojo... Kukri i Sav i no taki ten. Przypomina mi się jedna baza, w której byłem jakby, jak nagrywałem jeszcze z Bezim i Kłakiem. Taka fajna baza mi się przypomina, też była taka wojskowa i tam było po prostu taka jadka, tyle ludzi. Widzę, że tutaj takie namioty są. Może tu coś znajdziemy w tych namiotach, bo wiem, że zawsze w takich tych namiotach jest, tylko musimy to obejść jakoś. Dobra, oj, coś tutaj było. Coś tutaj było, czy nie? Nie, dobra. To tak zróbmy. O, fajnie to w ogóle wygląda tutaj. Zajebiście, naprawdę. Mega klimat. Dobra, wyjdźmy jakoś tamtędy, skąd przyszliśmy. Oflankujemy to lekko. No i będziemy już u celu. 8 minut już odcinka, nie no, to tak szybko leci, że ja w ogóle nie wiem kiedy to tak leci po prostu. No gra się bardzo fajnie, wiem, to jeszcze jak ktoś by był, to już by w ogóle tak z dwie osoby może, to już w ogóle do kupy by fajnie było. Mówię, MTA to już będzie taka bardziej... Aha, czyli te namioty były w tamtej tej, od nocy. Aj, damn it. Tak jest. Aha, to tamtędy można się dostać, tak? Tamtym mostem. Okej, to jeszcze raz będziemy musieli tam iść, bo coś czuję, że w tych namiotach będzie coś, ale też przeczuwam, że zginę zaraz ogólnie. Anyway, to... widzę tutaj, tu jeszcze nie byłem. Komputer mi trochę chodzi. Nie wiem dlaczego, ale... Ostatnio coś, czekajcie, bo przestawię lekko. Żeby go nie było tak słychać. Okej. Dobra. Dalej tak chodzi, ale mam nadzieję, że no dalej. Może trochę mikrofon od tego kompa i mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć tego tak samo jak wczoraj, bo kuźwa, że wczoraj tak komputer mi chodził, bo była płyta tam z GTA, no i niestety mi trochę buczał. Okej. Teraz jestem. What the fuck? To są itemki czy nie? O, fucking, słyszałem kogoś. Chyba ktoś strzelał, jeżeli się nie mylę. Tu tak wywalone, myślałem, że to serio są te. Ale tak wylutowane, że masakra. Tutaj MP4 chyba, N4. Jeżeli się nie mylę. To
tutaj coś tam, nie wiem co to jest. Aha, tutaj takie przejście fajne. Do namiotów, okej. Mam nadzieję, że w tych namiotach coś znajdziemy fajnego. Tutaj jest regulator temperatury. Demyt, jak ten komputer chodzi tak głośno, mam nadzieję, że tego tak jak wczoraj mówię, nie będzie słychać. Bo to mnie trochę poddenerwowało, że tak cholernie głośno to było słychać wczoraj. I kurde, miałem już odpuścić ten odcinek, ale jednak nie. Okej, tutaj nic nie ma. O, jest jednak maczeta chyba. Lekko FPS-y spadły. Okej. No i to bardzo FPS-y spadły, częściowo. Pójdźmy sobie jeszcze do tego. Ale tu nic nie ma praktycznie, no. Lipa, trochę lipa. Co tu tyś... Oh, fucking! What the fuck? Kto mnie... Nie, no nie widziałem kto, ja w ogóle gościa nie widziałem, no jej, goddammit. No nie widziałem w ogóle gościa. Gdzie jestem, no fuck you, bitch. Los Santos, okej. Okay. W ogóle gościa nie widziałem, no goddammit. Serio, tu w ogóle gościa nie było widać. Ja tak sobie idę tam koło tego, a tam ktoś no po prostu nie, no nie wiem, centralnie nie wiem, kto tam kurde do mnie strzelał. No nie widziałem gościa, god damn it. No mówię, tu już lepiej by było w dwójkę grać, bo wtedy ktoś pleców pilnuje, a ty lutujesz po prostu. Ajajaj. Już co, o fucking, myślałem, że to zombie, że to ktoś. I'm walking here. Fajnie w ogóle tutaj zrobione to wszystko jest. Bardzo dużo obiektów dodanych, jak widzę. Ale kurde no. Tak fajnie mi już szło, taki lucik był. I tu nagle boom, goddammit. I koniec ze mną. W ogóle nie widziałem gościu zakacza, chyba do mnie nawalał. No i było już po mnie. Goddammit. Dwa odcinki i dwie śmierci. Ale mówię, muszę się wczuć i muszę orientacji trochę nabrać, bo po tym, no już dawno, żebym nie grał. I jak widzicie, oj, ciało jakieś. Jakieś ciało tutaj, a to zombie. Zombie, okej. Ciało zombie, podejrzane. Okej, pójdźmy sobie do Los Santos. Jeszcze nie byliśmy w Los Santos. Okej. Aj, demet. Myślałem, że przetrwam to miejsce, ale jednak opuszczone złe. To będzie... Ten odcinek nazwę opuszczona zła baza wojskowa. Albo po prostu w ogóle tutaj minigun jakiś. Albo po prostu nazwę to fucken, no, come on. Albo po prostu nazwę to opuszczona baza wojskowa. Albo po prostu nie wiem, no nie wiem, jakąś nazwę wymyślimy, która będzie argumentowała to, co się właśnie przed chwilą zdarzyło. Aj, myślałem, że przetrwam tą bazę, a tu boom, headshot i leżę zakacza, czy z czego tam mnie gościu dowalił. A myślałem, mówię, że przetrwam to chwilowe takie ten... O, widzę, że tu drewienko, ale mi niepotrzebne mi by się CMR-a, czy jak to tam ten plecak się nazywał. Przydałby mi się właśnie taki plecak większy, pozbierać akacza, jakąś amunicję i tam wrócić i po prostu rozpierdzielić wszystkich, którzy... O, proszę bardzo. MP7, ale bez amunicji. Nawet nie będę zbierał, bo i tak na razie nie mam plecaka. Ktoś strzelał, czy mi się zda... Oj, zdawało. To fajne miejsce na bazę by mogło być, nie? Znaczy taki namiot. O, jest. Remingtonik, pięknie. Nie mam tego, nie mam już miejsca na nic oprócz tego. A w sumie paraszuta mogę wywalić. I wezmę sobie mleko oraz pizzę. No mam nadzieję, że następny odcinek już nie będzie taki zły. No bo na The Walking Dead zginąłem. Znaczy tam to wiadomo, bo nie miałem rzeczy. Tutaj jest survival backpack. I nie mam dobra. Musimy wywalić to. I teraz weźmiemy plecak. Nie mogę wziąć. Czyli więcej jeszcze. Fire Axe'a. Po co mi ten Fire Axe? A to jest mój plecak, ja zapomniałem. Tak się zapatrzyłem na chwilę. Dawaj mi survival backpacka. No dalej nie mogę do fiuta, no co jest.
Bier tego plecaka, no. I teraz powinniśmy mieć, o, 22 miejsca. Teraz możemy wziąć to i to. Remingtona! Nawet nie waż się. Ty cfelu, ty kurde. Głupi. Dobra. Będziemy sobie po tych domkach tutaj chodzić. Nie wiem, dlaczego mi tak komputer głośno chodzi cały czas. Może macie jakieś rady na to. Ale dobra, już mniejsza o to. Może to jakoś wyciszę. Albo mam nadzieję, że w ogóle nie będzie słychać, bo mikrofon mam już z innej perspektywy tutaj. Bardziej ten mikrofon z boku dałem. Drugiego, żeby tak ten, żeby nie, tak nie było słychać. Znowu woodpile i znowu pastakan. What the fuck, jak ja to w ogóle skoczyłem. Mam nadzieję, że nie będę lamił fest. Masakra, co ja zrobię, co ja na razie gram. Ale nie jest źle, nie jest źle. Nie miałem szans po pierwsze, bo gościa w ogóle nie widziałem. A na tamtym serwerze nic nie miałem. No to jest ten sam survival. A na The Walking Deadzie nie miałem kompletnie nic, no i dałem się po prostu zabić. Tamto po prostu nagrałem tak go informacyjnie, że wraca po prostu MTA. A tutaj już będziemy na serio grać i kogoś na pewno do tej rozgrywki zgarniemy. Już na pewno Davo będzie w MTA. Bo musimy to jeszcze obgadać, ale 100% będzie Daivo. Pozdrawiam. Dobra. Tutaj fajny w ogóle ten domek jest. Chciałbym tak mieszkać. Taki spodek, nie? Taki fajny ten domek. Kurde, no. Taka chata by się przydała. Okej, czy coś słyszałem? Strzały, ale dobra. Pójdźmy sobie tędy. Wiem, że to nie będzie racjonalnie dobre wyjście. Wiem, że teraz stracę głupio życie, ale. Ale ja jestem Enrux, ja nie schodzę normalnie. Ale. What the fuck? Dobra, zejdziemy tak. A widzieliście? Tak się schodzi na Enruxa. To jest. Oh fucking, ty cfelu, ty kurde. Ty kurde, kutasiarzu, ty. No, mam nadzieję, że tutaj przynajmniej nikt mnie nie zabije za pierwszym razem. W ogóle jestem ciekaw, czy tutaj to samo działa. Jak w San Fierro. Tutaj taki bug jest fajny na tym, na właśnie hamburgerze. Tylko nie wiem, czy on działa, czy nie. Chyba nie działa. Chyba nie działa. W ogóle teraz robię coś, czego nie powinienem robić. To jest ryzyko duże. Ale kij z tym. Chyba raczej nie działa. Bo wiem, że w San Fierro jest taki myk, że można się w tym hamburgerze skitrać, więc. Tam jest bardzo fajnie to zrobione. What the fuck? Kto to mówi? A, tamten z tyłu. Pójdźmy sobie takimi. O, tutaj fajna okolica jest. Tu może być coś. Nie, tutaj nic nie ma kompletnie. Okej, tutaj może być coś też. Nie wiem. W ogóle co robi zombie na tamtym dachu, nie? Okej. Jesteśmy tutaj w centrum. Bardziej już Los Santos. I lecimy do przodu, okej. Ale ta baza mnie dalej irytuje, co tam się wydarzyło. Tak fajnie już, kurde, wyglądałem w tym armii, w tym kamuflażu armii i ten. I ogólnie tak już fajnie, dobrze było. A tu kij nagle znienacka gościu mnie, bach, bach, kurde, i leżę. Nie wiem w ogóle skąd gość się tam wziął, jakiego, żem nie widział. Czy on był zakamuflowany w jakichś krzakach, czy po prostu się skądś wylazł, nie wiem, no kompletnie nie wiem. Ale mam nadzieję, że kiedyś się ze mną. What the fuck? Co tu się teraz wiksy. Oh fucking. Nie! Co ja teraz zrobiłem, nie? Co ja teraz zrobiłem? Ja się zatrzymałem. Ja się kurna zatrzymałem i ten, i widzieliście, co się stało. Ja się no dobra, nie będę przeklinał, ale ja się zatrzymałem. Żeby pokazać wam to i kurde nie mogłem w ogóle ruszyć, nie? Boże, co tu się za wiksy dzieją? No masakra, no. Masakra. Dobra. O, teraz w ogóle przeżyłem zawał. Zawał na miejscu, nie? O, maczeta, pięknie. Czy Alice będzie większym plecakiem od mojego? Jest większym plecakiem, okej. Okay. Okej, okay, o kilka miejsc. Bierzemy też sobie maczetkę. Oj, oj. Komputer coś zaczął głośno pracować. Okej.
Ej, panie robotnik, dobra. Okej, okay, ale teraz w ogóle zawał, widzieliście, ale mnie nie zabiło, to już było w ogóle. No bo w sumie ten, no znowu no, ja pierdzielę, co tu się dzieje, mam zawiksy dzisiaj. Pierw śmierć, no fuck you komputer, nie chodź tak głośno, no. Pierw kurna śmierć, teraz to, no ja pierdzielę, nie? Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. W następnym odcinku już coś konkretniejszego będę ogarniał. Tam ktoś klęczy, czy to jest zombie? Tam ktoś klęczy, nie? O, przykro mi, panie kolego. Ej! Oh, fucking! Nie! Oh, fucking, ale teraz błąd zrobiłem. Znaczy, dostał kilka razy. Opadł, czy nie? A, tutaj uciekł pewnie. 100%. No i miałem taką okazję, a ja tego nie ten. Jest! To się nazywa cel do fiuta. To jest cel. To jest właśnie cel. Wiem, że gość nie miał w ogóle itemków, ale jak ja też nie miałem itemków, to samo mi goście robili. Jest, mamy tutaj taką już maskę, a jest pierwsze zabójstwo, coś się w końcu dzieje. Okej. Okay. Gościu dostał, ale widzieliście, on tak już był na zakręcie, zombie za nim latały już tak na typowym zakręcie, a tak bum, pięknie w plecuszki. A, to się nazywa cel. Dobra, pierwsza akcja już, znaczy no, pierwsza taka już lepsza akcja z gościem. No, pierwsza taka akcja z gościem, który uciekał, się działa. Pierwsze w ogóle akcje w tym odcinku, znaczy na nowym serwerze. I to się nazywa to, co ja lubię, kurde. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli akcje, jeszcze raz akcje. Zaraz sobie zakończymy tego odcinaska pod wielkim znakiem zapytania, z kim następny odcinek. Już pierwsze morderstwo jest dzisiaj, więc z tego się cieszę. Ten odcinek nazwę Zła Baza i Pierwsze Morderstwo. Więc jest gitara. Dobra, tak więc ja w tym momencie sobie zakończę odcinek, 22 minuty. Zapraszam do kolejnych odcinków już jutro albo pojutrze. Już możliwe, że z Kłakiem albo z Dawo. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie i piona!